Najważniejsze, zapomniałbym zawsze podczas prezentacji, słuchamy tego wielkiego, potężnego, pięknie brzmiącego silnika. Tak będzie też tym razem. Zapraszam, posłuchajmy razem. Odpalimy. Auto jest rozgrzane, bo dopiero co nim przyjechałem ze spotkania na mieście. Pięknie odpalił. No i można mu dać na ciepłym, bo naprawdę jest rozgrzany. Coś pięknego. Aż już bym chciał jechać dalej, ale nie mogę, bo mam zaraz kolejne spotkanie. I to jest właśnie to. Nagrywasz jeszcze? Auto, za którym się odwracasz, jak je zostawiasz, to jest właśnie to auto. Cześć, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam nasz niedawny nowy nabytek. Fiat Multipla pierwszej generacji, czyli najpiękniejszej generacji z tym tutaj garbem, w którym są światła drogowe. Ale w ostatnim wypuście pierwszej generacji, już po tak zwanym liftingu, to jest 2002 rok, czyli ostatni rok produkcji tej najpiękniejszej wersji Multipli, a produkowana była od 98. Jak zapewne widzieliście tam gdzieś w poprzednim odcinku, to była dosyć spontaniczna akcja, gdzie poprosiłem chłopaków, żeby ją kupili, bo ja byłem akurat za granicą. No i oto jest. Jest już po pierwszych szlifach, serwisach, jakimś tam już lekkim detailingu. No i co, opowiem w ogóle, czemu kupiłem Multiple, po co mi te Multiple i tak dalej. Dowiecie się w swoim czasie. Ten egzemplarz akurat chyba zostanie jako taki, no powiedzmy, na razie najładniejszy w naszej kolekcji. Szukamy jeszcze ładniejszych, bo jest naprawdę niezły. Głównie za sprawą tego, że nie jest mocno zeżarty przez korozję, bo pochodzi z rynku włoskiego. No i jeszcze trochę się zachowało i podłogi, i progów, i wszystkiego. W fajnym kolorku, dodatkowo ma zderzaki w kolorze nadwozia, więc prezentuje się, tak jak widać, doskonale, prawie jak Turbo S. Mamy kołpaki z Alfy, które też dodają charakteru. Jest to wersja z silnikiem wysokoprężnym 1.9 JTD, czyli Common Rail. Bardzo udana jednostka od Fiata. Tu jest w tej wersji mocniejszej, czyli 115 koni mechanicznych, o ile dobrze pamiętam. No i powiem Wam, że to naprawdę fajny silnik, bo bardzo mało pali, fajnie jedzie. Dobra maszyna. Zajebista jest. No i czuć, że jest fajna. To się czuje od razu. Zdrowa, zwarta, żwawa. Kulturą pracy zdecydowanie przewyższa silniki TDI na pompowtryskach i tak dalej z tamtych lat. Auto kupiliśmy, o ile dobrze pamiętam, chyba za 7,5 tysiąca złotych. To nie jest mało. 8 to jest tak jak stoi 9 z salufelgami. Mhm. Bez felg 7,5. No i auto było no stosunkowo i tak w niezłym stanie, doinwestowane, ale chcieliśmy je zrobić po naszemu, żeby było takie gotowe w 100%, bezpieczne i tak dalej. I mam tutaj jakiś krótki wyciąg. Sporo rzeczy też zrobiliśmy profilaktycznie, bo ja po prostu chcę tym w miarę pojeździć na co dzień. Może ktoś z firmy tym będzie jeździł jako auto służbowe w nagrodę czy za karę, o to jest pytanie. Łącznik stabilizatora, dwie sztuki, stóweczka, filtry wszystkie kabinowe, jakiś wahacz, gdzieś tam te gumy były już słabe, wszystkie filtry, powietrza, paliwa, kabinowy i tak dalej. Sprężyny gazowe, maski, podnośniki były słabe, 95 zł komplet. Pióro wycieraczki 32 zł, pióro wycieraczki tylnej 30 zł. O, i tak się uzbierało prawie 1100 zł na ten pierwszy taki serwis. Plus jeszcze 200 zł za pasek klinowy i napinacz, bo też tam coś nam się do końca nie podobało. Drugie podejście, był wyciek między silnikiem a skrzynią, a w takich starych autach to standard, więc postanowiliśmy od razu opuścić skrzynię i to uszczelnić, żeby się nie denerwować. No jak już to zdjęliśmy skrzynię, no to stwierdziliśmy, że sprzęgło jest niby ok, ale już takie szkoda by było go nie wymienić, bo jest stosunkowo tanie. Komplet sprzęgła kosztuje 650 zł brutto, a robocizna związana z wyjęciem skrzyni, wsadzeniem i tak dalej też nie jest tania, więc dostała Multipla nowe sprzęgło. Był problem z przekładnią kierowniczą. Był też wyciek, luz i tak dalej. I żeby krótko mówiąc nie rzeźbić w gównie, to kupiliśmy nową, 1000 zł.
Poduszka silnika, coś tam jeszcze, olej przekładniowy. To nam zrobiło kolejne części 2200 zł. Koszt robocizny za to wszystko, bo w sumie nic więcej nie było. Zawieszeniowo jest ok, bo poprzedni właściciel tam powymieniał. Co prawda na takiej średniej jakości zamienniki, więc pewnie za chwilę znowu się coś odezwie, ale zobaczymy. Jeździć, obserwować, jak to się mówi. Na razie serwis taki, który doprowadził ją do takiego bezpiecznego stanu i profilaktycznie powymieniane wszystkie rzeczy, że można jeździć, 4200 zł. To pochłonęło, więc już się grubo ponad dycha zrobiła. No i detailing. O tym nie mówię. O kosztach, bo zrobiliśmy to in-house, że tak powiem, ale też tutaj panowie trochę czasu poświęcili, trochę niemało czasu, no bo była trochę brudna, trochę śmierdziało, jak to w starym aucie. Więc całe wnętrze zostało wyciągnięte, podłoga dobrze wyprana, sufit, te wszystkie materiały doczyszczone, fotele też z powrotem złożone. No i już nawet jak się wsiada, to jest taki przyjemniejszy zapach. No i co? Krótko mówiąc, ja widzę w niej potencjał. Zaczniemy może od pokazania silnika, no bo to w końcu zawsze jak prezentujemy auta, no to zaglądamy, gdzie to się otwierało. Tutaj w Multipli jest wszystko inaczej. Zaglądamy pod maskę, żeby pokazać te piękne V8, V12 i tak dalej. Tutaj wam pokażę rzędową czwóreczkę. I to jeszcze klekocika. O, lekki detailing komory silnika tu nastąpił, z tego co widzę, dzięki panu Wąskiemu. O, można pokazać przykład inżynieryjnej doskonałości, jak mamy ładnie usytuowany silnik. Tu są kielichy zawieszenia, silnik jest dokładnie przed nimi, czyli tak, no nie do końca chyba poprawnie, ale w Multipli liczą się inne zalety, a jest ich naprawdę sporo. Jep. No najważniejsze to oczywiście wygląd, niepodważalny, nie da się go pomylić z innym autem. Zwraca na siebie uwagę, szczególnie w obecnych czasach, gdzie już coraz mniej Multipli jest na drogach, ale ona zawsze była dyskusyjna. Jak ją zaprezentowali pod koniec lat 90., no to w ogóle był szok. Później się okazało, że kto się nią przejechał, to się w niej szybko zakochiwał, bo jest to naprawdę praktyczne, stosunkowo niewielkie, ale bardzo pojemne wewnątrz auto, no i największa zaleta, sześciomiejscowe. Zapraszam do środka. Nawet nie jest za bardzo przetarty fotel kierowcy tutaj na boczku. Mamy trzy fotele z przodu, trzy fotele z tyłu. Już się uśmiecham. No, największa zaleta w ogóle wszechczasów, jeśli chodzi o Multiple, to jest taka, że reklamował ją Michael Schumacher. Siadamy sobie. Koło nas siedzi pasażer i koło niego jeszcze jeden pasażer. Czyż nie jest to piękne? Jak nie jedziemy w pełnym komplecie, możemy bardzo łatwo opuścić to oparcie. To się blokuje. Mamy automatycznie stolik z czterema cup holderami. Jest się też gdzie przytrzymać. Jak ktoś z nami chce jechać i siedzieć blisko albo pozmieniać nam biegi, to można to zrobić bardzo łatwo. Ten fotel się powinien przesuwać. Można go tak wysunąć i tu jest wtedy naprawdę całkiem wygodnie, ale ta osoba siedząca na środku z tyłu za nami już nie ma zbyt wiele miejsca na nogi. No i powiem wam, że jest to bardzo dziwne uczucie, szczególnie jak tu trzy osoby siedzą. Tym bardziej jak trzy osoby takich gabarytów jak ja, to są duże jaja. I trzeba siedzieć na tak zwaną zakładkę często, ale da się, da się. Wszyscy się śmieją z tych Multipli, że wyglądają, że najbrzydsze auto świata i tak dalej. Ja nie podzielam tej opinii. Mamy bardzo duże przeszklenie, można to nazwać tak zwanym akwarium na kołach. Ciekawostka jest taka, że ta szyba jest tak wysoka, że nie sposób opuścić ją do końca, bo się po prostu nie mieści w drzwiach. A może też trochę ze względów bezpieczeństwa, żeby ktoś nie wyleciał. To jest na maksa opuszczona szyba w tym momencie kierowcy. Czyli jak gdzieś jakieś bramki, bilecik, coś, to będziemy się tutaj uderzać w rant. Pełna elektryka i to sprawna. W ogóle ten egzemplarz jest bardzo bogato wyposażony. Mamy oczywiście klimatyzację sprawną, mamy klakson, no i w zasadzie tyle. Nie, żartuję. Mamy elektrycznie regulowane lusterka tutaj na panelu górnym, jak w Boeingu 747, dokładnie tutaj się też lusterka reguluje. I są one elektrycznie składane. To jest w ogóle hit. Bardzo rzadka opcja w Multiplach i patrzcie, jak to działa. O, już. Nie do końca jeszcze działa.
Pracujemy jeszcze nad tym, żeby tanim kosztem to spróbować naprawić, ale kiedyś działało. Kiedyś działało. No i co? Dużo praktyczności, bo mamy dużo schowków przed kierowcą, przed pasażerem, proszę bardzo. O, nasze choineczki. Airbag tu. Airbag tu. No ten, co siedzi na środku, ma trochę gorzej, chyba że ten airbag się na tyle tutaj nadmuchuje, że też ma gdzieś przywalić. Nie testowałem i chyba nie mam zamiaru. Komputer pokładowy, proszę bardzo. Check in progress. Wszystko się sprawdza na początku, też podobnie jak w Boeingu. Pełny stan oleju. Auto jest po takim sporym serwisie. Zaraz Wam powiem, co w nim zrobiliśmy i ile kosztowało. Całkowity przebieg 212 924 km. Czy jest on prawdziwy? Nie wiem, ale się domyślam. Setup. Tu jest mnóstwo ustawień. Ale setup off zrobię, bo chciałem Wam pokazać spalanie. Na razie umiem tylko setup zrobić. Dobra, chyba muszę go odpalić. A może nie? O, 202 km zrobiłem i dopiero ledwo się wskazówka ruszyła, bo zalałem go do pełna jeszcze z niskim watem w Sylwestra. 6,2 litra. I cały czas spada, bo zaczęło się od 7 z groszami i cały czas im więcej jeżdżę, tym coraz bardziej spada i myślę, że tak na około 5,5 i 7 się zatrzyma, więc to bardzo dobry wynik. Mamy 1000 km na jednym zbiorniku, co prawda mam już głęboką rezerwę. Pali od strzała. Mamy z powrotem pełny zbiornik paliwa. No i ja rozpoczynam drugi pełny zbiornik w naszym cacku. Auto nie jest demonem prędkości. Jedzie jakieś tam 170 na godzinę, da się osiągnąć. Tylko już te opory powietrza prawie jak w G-klasie tutaj są, więc jest walka i trochę mocy brakuje, ale nie jest to wyścigówka. Multipla jest o tyle fajnym samochodem, że zaraz Wam pokażę, bo fajnie się prowadzi. Spójrzcie na rozstaw osi i zwisy, przedni i tylny. Rozstaw jest dosyć duży, więc mamy sporo miejsca w środku, ale mamy bardzo króciutki zwis przedni, krótki ten zderzaczek. Ta odległość tutaj od osi do końca auta jest mała, ale z tyłu to jest w ogóle mistrzostwo świata. Ona, multipla koła ma w zasadzie w narożnikach samochodu, bo tu mamy od razu tyłek, bardzo płaski, więc rozstaw osi w stosunku do rozstawu kół jest taki, że właśnie mamy prawie kwadrat i to wpływa na właściwości jezdy. Naprawdę to auto się bardzo ciekawie prowadzi, pomimo tego, że jest wysokie i ten środek ciężkości nie jest najlepszy, to da się fajnie polatać. Otworzyłem tutaj, żeby Wam pokazać kolejną ciekawostkę. Hamulec tak zwany ręczny, postojowy jest z lewej strony, jak w niektórych na przykład busach, no bo z prawej by nie mógł być, bo mamy fotel. Elektroniczny czy tam elektryczny też by nie mógł być, bo pamiętajcie, że w 98 roku ją zaprezentowano, więc jest klasyczny ręczny, który w momencie zakupu nie działał, bo tamte linki, był z nimi problem, ale już są założone, nowe. To wszystko jest takie śmiesznie okrągłe. Zwróćcie uwagę tutaj, kopuła tych zegarów, kopuła tych nawiewów, to jest w takiej, takie wszystko półokrągłe, bardzo zabawne. Cała ta tutaj, ten panel na drzwiach też jest w jakiejś tam kształcie jakiejś elipsy. Sama klamka też. Wszystko jest takie pozaokrąglane. To jest dziwne, ale koresponduje ze sobą. Zobaczcie na kształt lusterek, też jest taki. No właśnie. Klamki, tak samo. Tutaj, no ta guma już troszeczkę z racji wieku jest trochę spróchniała. To jest też taki użyteczny patent, jak gdzieś otwieramy i dotykamy do ściany czy innego auta, żeby tutaj ranty ochronić i też to, w co uderzamy, ewentualnie mniej ucierpiało. Pokażę Wam z tyłu. Oczywiście też ten sam projekt i tak dalej. Jest popielniczka. To już jest doczyszczone tyle, ile się dało. Więcej się nie dało. Panowie tutaj naprawdę sporo pracy wsadzili. Boczek troszeczkę tutaj nam się zrobił luźny, ale to nic. Usiądę na chwilę z tyłu. No i tu, jak siedzę za sobą, naprawdę sporo miejsca. Ten, co siedzi tutaj, no to ma trochę mniej, bo tamten fotel odjechał mocno do tyłu w tym przypadku. Nad głową bardzo dużo miejsca i to, co jest też fajne, teraz te fotele są troszkę pochylone. Niezależnie, każdy fotel się reguluje, jeśli chodzi o oparcie. Zagłówek oczywiście mogę podnieść, więc tym samym sobie troszeczkę zwiększamy powierzchnię bagażnika. No i możemy się
nawet tak zrelaksować w trasie, czyli jest w zasadzie podobnie jak w przedłużanej siódemie czy S-klasie, tylko z większą fantazją. I to wszystko, ta pojemność wnętrza, 6 pasażerów, całkiem dużo miejsca i nad głową i w ogóle powoduje, że przy stosunkowo krótkim aucie mamy niestety malutki bagażniczek, aczkolwiek wysoki. Teraz te fotele jeszcze są tak położone w pozycji komfortowej, że tak powiem. No to nie jest tu zbyt wiele miejsca. O, nie mamy tej listwy. Jej poszukujemy, może się gdzieś uda znaleźć. Ale fajne jest też to, że każdy fotel niezależnie możemy wypiąć albo go złożyć. I tak jak widzicie, z każdego fotela można zrobić stolik. Środkowe mają cup holdery. I się to bardzo szybko dzieje. Cyk, cyk. A, co zapomniałbym, tu są w ogóle izofiksy. Jeszcze, także takie naprawdę rodzinne auto. Mamy stoliczek. Chcemy coś większego przewieźć. Robimy, nie pamiętam jak. Tu gdzieś to, o, tu jest. Cyk. No, jakoś tak robimy i wypinamy. A, za słabo zrobiłem. Możemy je tak podnieść i następnym ruchem jeszcze raz szybko wypiąć. To podobnie w Mercedesie V-klasie też działa, czy tam Vito Tourerze. No i zobaczcie, jaka nam się przestrzeń robi, jakbym usunął te fotele. Wchodzi tu bez problemu Europaleta. Więc całkiem pojemne auto. I pamiętajcie, wyciągając te 3 fotele, mamy bardzo dużą przestrzeń bagażnika, wysoką. Wieziemy mnóstwo towaru, a cały czas mogą nim jechać 3 osoby. Czyli jak w jakimś busie, Sprinterze czy Ducato z ławeczką z przodu. Więc tu jest dużo takich zalet, które nikt ich nie podnosi, bo każdy zaczyna się śmiać z wyglądu. A zobaczcie, jak to jest praktyczne auto, jak ono wyprzedziło swoje czasy. Zarówno jeśli chodzi o wygląd i funkcjonalność i tak dalej. No wiadomo, była jeszcze Honda FRV, chyba się nazywała też w podobnym układzie, ale nie odniosła takiego sukcesu jak Multipla, bo nie była aż tak piękna. I w międzyczasie pojawiła się druga. Ja nie wiem, one się mnożą chyba, wiesz? No bo znalazłem na jakiejś grupie na fejsie i wysłałem na szybko Kangura po drugą. Tylko mówisz, że jest trochę gorsza, tak? Delikatnie gorsza. Ale przebieg ma niski podobno. Kołpa Kodopla widzę, tu jest. To jest coraz lepiej. Ten jest z Norau, to jakiś no name. No ten kolor jest ładny. Otwarte, o! I jest cup holder od razu, tak? Tak, to jest bardziej zmęczone życie. Aha, a niby ma mniejszy przebieg sporo, tak? Bo tamta ile ma? 200? 220. A tam ma niby 60. I 300 w pamięci. I salon Polska po jednym właścicielu niby, tak? Bo jeszcze ma stare blachy z flagą. Dawaj kluczyk. Muszę jej posłuchać. O, tu jest ten. Po włosku menu. To jaki to salon Polska? Tamta jest z Włoch i ma po angielsku? Ale rady ma z kolorem. Ulala. Oczywiście rezerwa. Łe! Polska instrukcja obsługi. Wiesz, ile to będzie warte już niedługo? Człowieku. Patrz, i pieczątka dealera. No, to tu historycznie, dokumentowo widzę, że ta fajniejsza. Co to jest? Rozmówki włoskie? Pa, co jest? Pa, co jest? Książka gwarancyjna. Zaraz zadzwonimy do Szczęsnego. Patrz. Ja pierdzielę. Zobacz, co jest. 3 października, przegląd OTW wykonany, samochód bez wad. Widzisz? Czyli wszystko działa. W 2001 roku. Kurde, słyszysz turbinkę? Ona naprawdę jest zdrowa. Daje na czarno? Nic. Jak to chodzi? Bardzo dziękuję. Nie rób tego, coś. Mi się podoba, jestem zadowolony. Chyba trochę kopci. Diesel musi dymić.